Hej, witamy w części wideo podcastu Gradanie z nadplanszy. W dzisiejszej odsłonie chcemy pokazać Wam Steam Park, czyli grę planszową o budowaniu wesołego miasteczka w klimatach steampunku. W klimatach, których tak nie za bardzo czuć, ale o tym nie będziemy rozwodzić się później. Tutaj na środeczku widzicie coś, co każdy gracz dostaje od początku. To znaczy kawał kwadratowy ubitej ziemi, na której będziemy stawiać atrakcje, garść kostek, za pomocą których będziemy wykonywać akcje oraz tekturową, wykonaną z tektury metalową nakręcaną świnię, która nie służy do niczego poza odkładaniem na nią kostek. Oprócz tego każdy z graczy otrzyma jeszcze 3 karty celów, które będzie mógł w odpowiednim momencie zagrywać, aby zdobywać punkty. Rozgrywka wygląda w następujący sposób. Każdy gracz bierze w garść wszystkie swoje kostki i nimi rzuca. Kostki, które chce wykorzystać, odkłada na świnię. Resztę kostek może przerzucać dowolną ilość razy. Pierwszy gracz, który odłoży wszystkie swoje kostki na świnię, łapie znacznik, który wyznaczy następnie kolejność graczy w turze. Czyli tak naprawdę jest to gra prowadzona w czasie rzeczywistym. Możesz przerzucać swoje kostki dowoli, ale jeśli będziesz ociągał się z tym za długo, skończy się na tym, że będziesz wykonywał wszystkie akcje jako ostatni w turze. Plus dostaniesz bonusowo karę, która cię zaboli. Tak, dostaniesz karę, która cię zaboli. Ta świnka też służy do tego, że jeżeli coś na nią się po prostu wturla, to według instrukcji mamy to tam po prostu zostawić i już nie możemy tego przerzucać. Co robią następnie, kiedy wszyscy gracze mają już 6 zablokowanych kostek, wykonujemy za ich pomocą akcję. Każda kostka ma 6 różnych ścianek, z których jedna jest ślepa i nie daje nam nic i jest nam smutno, jeśli taką zablokujemy, bo nie możemy z tym już zupełnie nic zrobić. Mamy klucz, za pomocą którego budujemy nasze kolejki. Za każdy klucz, który mamy, możemy zbudować jeden segment kolejki. Mamy kolejki jednosegmentowe, dwusegmentowe i trzysegmentowe w kilku różnych kolorach. Akcję wykonujemy w ten sposób, że chcę przeznaczyć 3 klucze na budowę kolejki, czyli mogę postawić sobie fioletową kolejkę, ustawiając ją na planszy, i zieloną kolejkę, razem 3 segmenty. Zasada budowy kolejek jest następująca. Kolejki różnych kolorów nie mogą się ze sobą stykać. Musi pomiędzy nimi zostać przynajmniej jedno pole przerwy na alejkę dla zwiedzających. Kolejki takich samych kolorów muszą się stykać ze sobą koniecznie. Drugą akcją, którą możemy wykonać, jest postawienie stanowiska. To jest ikonka z namiotem. W grze jest kilka rodzajów stanowisk, które dają nam różne bonusy wzmacniające poszczególne akcje. Stanowiska wyglądają mniej więcej w ten sposób. Stawia się je na polach, dokładnie na takich samych zasadach jak kolejki. To znaczy nie mogą się stykać z niczym innym, ale jeśli budujemy drugie stanowisko tego samego rodzaju, musi się stykać z tym stanowiskiem, które już wybudowaliśmy. Następną akcją jest zagranie karty. Zagrywamy kartę bonusów, sprawdzamy jej warunek i otrzymujemy za to odpowiednią liczbę punktów. Bonusy są najróżniejsze. Możemy mieć cel zbudowania pewnej ilości kolejek w określonym kolorze. Możemy mieć konieczność posiadania odpowiedniej ilości zwiedzających we wskazanym kolorze. Nigdy nie jest tak, że... To znaczy, cele nie działają zero-jedynkowo. One nie są spełnione lub niespełnione. Je możemy spełnić w jakimś stopniu. To znaczy, możemy tę kartę zagrać. Ta konkretna daje nam punkty za różowe kolejki w naszym parku rozrywki. Jeśli nie mamy żadnej różowej kolejki, da nam to jeden punkt. Jeden segment różowej kolejki da nam 2 punkty, aż do maksimum 5 segmentów da nam 11 punktów. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, jest zaproszenie do naszego parku rozrywki zwiedzających. Wygląda to w ten sposób, że mamy worek z żetonami, z figurkami zwiedzających. Znajduje się w nim
sześć figurek w różnych kolorach. Akcja zwiedzającego działa w ten sposób, że wybieramy z ogólnej puli jakąś figurkę, czyli na przykład zbudowałem u siebie fioletową kolejkę, więc chciałbym, żeby odwiedził mnie fioletowy zwiedzający. Wrzucam tę figurkę do worka, a następnie losuję. Wyciągnąłem zielonego, co jest, nie pokrywa się z tym, co chciałem zrobić, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mam zieloną kolejkę, mogę zaprosić do siebie zielonego zwiedzającego. On na koniec rundy da mi pewną określoną ilość punktów, 3 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, ale nie ma to wielkiego znaczenia w tej sytuacji. Da 3 punkty. Generalna zasada jest taka, że na każdej kolejce może stać tylko pionek tego samego koloru. Ewentualnie da się budynkami oszukać, że przez jedną kolejkę postoi inny kolor, który też nam zapunktuje na tych samych zasadach, ale po kolejce spadnie. Jeśli wylosuję z worka pionek w kolorze, którego nie mam, czyli jak na przykład tutaj niebieski, on już nie wraca do worka, on spada poza grę i dopiero kolejny gracz kolejną akcją umieszczania odwiedzających może umieścić go w tym worku, żeby próbować go wylosować. Czyli nie ma tego złego, co by nam nie wyszło. Jak sobie nie pomagamy, to przynajmniej przeszkadzamy innym, którzy tego niebieskiego tam umieścili. Posiadanie na swoich kolejkach odwiedzających daje nam z jednej strony punkty, ale z drugiej strony sprawia, że w naszym parku rozrywki robi się bałagan. W wyniku różnych akcji w naszym parku będzie kumulował się brud, który będziemy musieli posprzątać, a który na końcu gry wlepia nam pewne kary. Im go jest więcej, tym szybciej to przyrasta. Całe szczęście na kostce mamy ikonkę miotły. Za każdy ten wynik możemy posprzątać 2 jednostki brudu. Tak? Mamy je w żetonach po 3 i po 1, czyli w tej sytuacji mógłbym sobie odrzucić tę trójkę, dobrać jedynkę, usunąłem 2, jestem szczęśliwy, ale brudu będzie coraz więcej, nigdy go nie jest mniej. Żetony brudu są oznaczone takim maleńkim symbolem, który jest też narysowany na kolejkach. Prawdopodobnie go nie widać, tu obok kółka jest takie maleńkie, maleńkie coś. Na każdym elemencie, który nam ten brud przynosi, jest to oznaczone. Tak samo niektóre akcje na kostkach oznaczone są taką samą malutką ikoneczką, czyli za każdą akcję budowania kolejki musimy wziąć jeden żeton brudu. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, jest spalenie kostki. To znaczy zdejmujemy kostkę, nie wykonujemy żadnej akcji, którą ta kostka wskazuje, ale możemy dobudować do swojego parku rozrywki kawałek terenu pod kolejne inwestycje. W recenzji poświęcamy fragment miejsca, jak dobrze wykonane są pieniądze, ponieważ jest to jedyny element, który jest tak naprawdę solidnie wykonany. Te pieniądze wyglądają tak, z drugiej strony tak. No, musieliśmy je pokazać, bo to jest najlepiej wykonany element. Rundę rozgrywamy do momentu, kiedy wszyscy gracze wykonają wszystkie możliwe dla siebie akcje. Na końcu punktujemy odwiedzających, którzy są na naszych kolejkach. Przesuwamy znacznik na kolejną turę i kolejną turę gramy w zupełnie identyczny sposób. Może teraz słówko o klimacie, ponieważ w recenzji rozwodzimy się, jak tego brakuje. Najbardziej klimatycznym elementem steampunkowym jest napis Steam w tym miejscu oraz żetonik pierwszego gracza, znaczy nie pierwszego gracza, przepraszam, tylko kolejki, który przypomina, jak ktoś grał w Machinarium, to wie, co przypomina. No i to jest w zasadzie początek, środek i koniec klimatów w tej grze. Tak w dużym skrócie wygląda rozgrywka w Steam Park. Jeśli chcecie wiedzieć, co o niej myślimy, zapraszamy do odsłuchania części audio naszego podcastu.